Ze studia Voice House, seria podcastów technologicznie In Brief. Głosem Jarosława Kuźniara czyta sztuczna inteligencja. SpaceX przeprowadziło jeden z najbardziej imponujących manewrów w historii podboju kosmosu. Firma najpierw wystrzeliła rakietę swojej konstrukcji, a następnie skutecznie sprowadziła na Ziemię obie jej części. Moduł napędowy, czyli tak zwany booster o nazwie Super Heavy, wylądował w olbrzymich szczypcach mechanicznej wieży startowej. Drugi człon statku Starship osiadł bezpiecznie na Oceanie Indyjskim. Imponujący jest zwłaszcza ten pierwszy manewr. Moduł Super Heavy waży 3,5 tysiąca ton i ma 71 metrów długości. Kilka sekund przed lądowaniem spadał z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę. Statek musiał więc najpierw wyhamować, a następnie zmieścić się we wspomniane szczypce wieży. Ich szerokość to zaledwie 10 metrów. Manewr był piątą próbą lądowania megarakietą Starship. Pierwsze cztery zakończyły się eksplozjami boostera lub zniszczeniem modułu kosmicznego. Udane lądowanie to krok milowy w dalszym podboju kosmosu przez SpaceX. W założeniach Starship ma drastycznie obniżyć koszty wynoszenia ładunków na orbitę ziemską. W przyszłości ma mieć też kluczowy udział w kolonizacji Księżyca i Marsa. Sztuczna inteligencja w centrum tegorocznych Nagród Nobla. Naukowcy związani z tą technologią otrzymali wyróżnienia w dziedzinach chemii i fizyki. Nobla z chemii przyznano za stworzenie modelu AI, który rozwiązał problem zajmujący badaczy przez ostatnie 50 lat. Chodzi o projektowanie i przewidywanie sekwencji tworzących białka. Istnieje ponad 200 milionów takich kombinacji. Odkrycia dokonane za pomocą modelu pomogą na przykład zrozumieć kwestie ludzkiej oporności na antybiotyki lub tworzyć obrazy enzymów mogących rozkładać plastik. Nagrodę z fizyki otrzymali z kolei badacze, których odkrycia w praktyce umożliwiły obecny rozwój sztucznej inteligencji. Chodzi o opracowanie metod uczenia maszynowego za pomocą sztucznych sieci neuronowych. Komitet Noblowski nazwał ten wynalazek fundamentalnym z punktu widzenia rozwoju technologii. Pracownicy TikToka są świadomi tego, że aplikacja może uzależniać. Wynika z wewnętrznej komunikacji firmowej. Jej treść ujawniono w ramach procesu, który Stany Zjednoczone wytoczyły właścicielowi aplikacji na początku października. Główny zarzut to pogłębianie kryzysu zdrowia psychicznego wśród nastolatków. Według pozwu TikTok stosuje uzależniające funkcje, by przyciągnąć do aplikacji odbiorców, głównie dzieci i młodzież. Firma ma też celowo wprowadzać opinię publiczną w błąd co do bezpieczeństwa korzystania z aplikacji. Z ujawnionych dokumentów wynika ponadto, że pracownicy znają dokładną liczbę wyświetleń filmów potrzebną do wyrobienia szkodliwych nawyków. Ta liczba to 260. Wynika z tego, że przeciętny użytkownik aplikacji może uzależnić się od niej w około pół godziny. Rzecznik TikToka nazwał pozew rozczarowującym i stwierdził, że zawarte w nim stwierdzenia są niedokładne i wprowadzające w błąd. Ujawniona komunikacja pracowników ma być z kolei wyrwana z kontekstu i wybiórczo prezentować obraz firmy. Google podpisał pierwszą na świecie umowę na dostawę mini-reaktorów jądrowych. Mają one posłużyć do wygenerowania czystej energii potrzebnej do dalszego rozwoju sztucznej inteligencji. Jak na razie firma zamówiła 7 takich urządzeń. Pierwsze z nich ma powstać do 2030 roku, pozostałe do 2035. Google ma nadzieję, że mini-reaktory zapewnią mu niskoemisyjne źródło zasilania dla centrów danych, które wymagają ogromnych ilości energii elektrycznej. Firma nie ujawniła jednak szczegółów kontraktu ani lokalizacji urządzeń. Wiadomo jedynie, że mają one produkować 500 MW energii rocznie. Rozwój generatywnej sztucznej inteligencji gwałtownie zwiększył zapotrzebowanie firm technologicznych na duże ilości czystej energii elektrycznej. Stąd powszechny w branży zwrot w kierunku atomu. Więcej na ten temat możecie posłuchać w felietonie na kanale Technologicznie pod tytułem Czy atom napędzi AI? YouTube wprowadził nową funkcję, która pomoże sprawdzać autentyczność filmów. Chodzi o specjalne oznaczenie informujące użytkowników o tym, czy dany film nagrano prawdziwą kamerą z niezmienionym dźwiękiem i obrazem. Funkcja ta opiera się na technologicznym standardzie C2PA. Działa on na zasadzie łańcucha dowodowego. Program dodaje metadane do materiałów stworzonych przy pomocy konkretnych urządzeń i programów z listy. Etykietę otrzymają więc tylko te filmy, które powstały przy użyciu narzędzi obsługujących ten standard. I to w odpowiednio aktualnej wersji. Na początku etykieta autentyczności nie będzie więc częstym widokiem. Nie będzie też stuprocentowym gwarantem, że film powstał bez ingerencji sztucznej inteligencji. Z punktu widzenia YouTube'a to dopiero pierwszy krok do tego, by wzmocnić zaufanie użytkowników do materiałów publikowanych w serwisie. To było technologicznie In Brief od Voice House. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara.